Solidarność w latach 80., 80., 81. rok w Stanach Zjednoczonych, to było coś zupełnie niezwykłego. Wszyscy wiedzieli o Solidarności i wszyscy domagali się odczytów. W 14 uniwersytetach amerykańskich wygłaszałem odczyt o Solidarności pod tytułem Spirit of Solidarity. To by było niesłychany entuzjazm, demonstracje, okrzyki, solidarność, solidarność. I dlatego chciałbym Państwu przedstawić nieco moich rozważań dotyczących chrześcijańskiej bazy etosu Solidarności. Ale przede wszystkim krótkie wspomnienie o tej komunistycznej przeszłości. Ona miała bardzo dychotomiczny charakter, dzielący ludzi na takich właśnie dobrych dla komuny i takich niedobrych dla komuny. Już w 1930 roku wybitny pisarz Maksym Gorki napisał taki artykuł w dwóch dziennikach Prawda i Zwiestia, pisząc pod tytułem Jeśli wróg się nie poddaje, trzeba go zniszczyć. I tam przedstawił to wszystko, co ja nazwałem syndromem wroga. A więc w jaki sposób można niszczyć ludzi, którzy usiłują mieć inne zdanie. To niszczenie poza niszczeniem fizycznym, które oczywiście było bardzo popularne było w Związku Radzieckim, to było niszczenie moralne, to było znalezienie jakiegoś fragmentu życia, bardzo fałszywie przedstawionego, jakiegoś małego błędu i w ten sposób wyeliminowanie całkowicie tego człowieka z życia społecznego. Myśmy to widzieli, tę technikę w latach 50., jak likwidowano naszych wspaniałych uczonych filozofów, uczonych socjologów, uczonych psychologów. Jednocześnie ten syndrom wroga funkcjonował również na terenie polityki. No przecież w 1945 roku do 1950 roku Władysław Gomułka był bohaterem komunizmu, był sekretarzem partii i raptem okazał się wrogiem. Do 1956 roku siedział w więzieniu. W 1956 roku znowu okazał się kierownikiem komunizmu w Polsce do 70 roku życia. To samo było w Jugosławii. Broz Tito to był wielki bojownik komunizmu. I raptem w Warszawie okazało się masę afiszów wszędzie rozerpionych. Broz Tito z nożem w zębach, dosłownie nóż w zębach i napis Krwawy kat imperializmu. W Narodowym Banku Polskim, w którym pracowałem, trzeba było wszędzie rozlepić te afisze. I potem minął pewien okres czasu, Chruszczow pojechał do Belgradu i polecenie natychmiast zlikwidować i zniszczyć te afisze. No, przestronni niektórzy dyrektorzy oddziałów na wszelki wypadek głęboko je chowali, a może się jeszcze przydadzą. Tak wyglądała ta rzeczywistość. A przy tym wszystkim, jeśli chodzi o Polskę, niesłychanie rozbudowany aparat bezpieki. Parę milionów teczek. Ludzie, których wzywano, przysłuchiwano, pisano coś tam o nim, ale również co? Listy, jakieś zorganizowane rozmowy, podsłuch telefoniczny. Zupełnie niesamowita historia i do tego wszystkiego, co jeszcze. No, ci starsi Państwo pamiętacie tę sytuację tragiczną z Opatrzeniem. Żywność, każdy element życia, wszystkiego brakowało. Pamiętam, jak nie będę wymieniał nazwiska, bardzo wybitny profesor powiedział, uwierzę w socjalizm w ten czas, jak będzie można kupić papier higieniczny, bo oczywiście tego nie było. Tak wyglądała ta rzeczywistość. I raptem niezwykły przełom, co się dzieje? Radosna wiadomość, Polak został wybrany papieżem. I Polak, Jan Paweł II, święty teraz, przyjeżdża do Warszawy. Plac Zwycięstwa, 100 tysięcy ludzi. Byłem tam. I mówi tak w pewnym momencie, niech Duch Święty zmieni oblicze ziemi. Przerywa, a potem mówi silnym głosem, tej ziemi! Proszę Państwa, ja bardzo długo żyję, jestem zdania, że za długo już, no ale co zrobić. I proszę Państwa, nigdy w życiu nie widziałem takiego entuzjazmu. To był szał.
dlaczego. Bo myśmy zrozumieli, że otwiera się nowa epoka. Jaka epoka? Epoka Solidarności. 10 milionów ludzi zadeklarowało poparcie dla Solidarności. I jak teraz funkcjonuje ta Solidarność? Zaczyna się, proszę Państwa, co? Zaczyna się strajk w Gdańsku. Proszę Państwa, wszystkie strajki, wszystkie walki robotnicze, to była walka nienawiści, wściekłości, złości, no bardzo często i bijatyki, bardzo często była i krew, czasami nawet i ogień. A jak wygląda ten strajk? Zamknięty teren, proszę Państwa, stoczni, zamknięty murem, na murach afisze, ale jakie afisze? Matka Boska, a obok także Jan Paweł II. A co się dzieje wewnątrz? Wewnątrz jest msza święta. Ci wszyscy strajkujący się modlą, śpiewają pieśni religijne, ale nie tylko. Masowo przystępują do spowiedzi. Chcą być czyści, chcą być w swojej świadomości dobrzy. I mój Boże, jakby ucieszył się święty Jan Starców, który tyle wieków temu w swoich listach do Rzymian pisał: zło zwycięża i dobre. I to właśnie było jeden, jedyny przypadek historyczny, zupełnie coś niezwykłego. My zwyciężamy zło dobrem. My staramy się być sami dobrzy. My staramy się wyzwolić się z grzechów. My wierzymy, my wierzymy. I to jest właśnie nasze przeciwstawienie tej koncepcji radzieckiej syndromu wroga. Jakie są dalsze cechy, typowe cechy dla Solidarności, które wyrosły z najpiękniejszej idei? Ja już w tej chwili nie mówię nawet o religii i jako takiej. Mówię o kulturze, która wyrosła oczywiście z religii katolickiej, religii chrześcijańskiej. Mianowicie kształtuje się ekumenizm. Jan Paweł II jako pierwszy papież w historii ludzkości udaje się w Rzymie do Bużnicy. I mało tego, twierdzi, że wyznawcy judaizmu są naszymi starszymi braćmi w wierze. Oczywiście ma rację. Stary Testament, 10 przykazań, to jest ten rodowód. A potem co robi? Jedzie do Maroka, żeby spotkać się z muzułmanami. Muzułmanie, młodzi muzułmanie, to są dziesiątki tysięcy na stadionie, przyjmują go niesłychanie entuzjastycznie po jego przyjmowie. A co dalej? Do Asyżu, po to, żeby modlić się przy grobie świętego Franciszka, zaprasza przedstawicieli różnych religii, a więc ekumenizm. A więc nie ta koncepcja, prawda? Każdy, kto ma inne zdanie, jest wrogiem. Jest to ekumenizm, który rozszerza się na ekumenizm intelektualny. No i co dalej? No, realizacja najpiękniejszego. Tak sobie właśnie myślę. Jest piękno filozofii chrześcijańskiej, wspaniale. Piękny, najpiękniejszy hasło to jest kochaj bliźniego jak siebie samego. A więc staraj się myśleć o bliźnim życzliwie, serdecznie. Traktuj go bratersko. Oczywiście nie jest to łatwo, ale proszę Państwa, jestem z tego dumny, że brałem udział w powstaniu. I myśmy, jak spotykaliśmy się już wiele lat po powstaniu z kolegami, no niestety już nie mam się z kim spotkać, bo ja jestem ostatni z mojego oddziału. Otóż myśmy się spotykali i wspominaliśmy, dlaczego, że ten okres był wspaniałym okresem naszego życia. Bo to był okres autentycznego braterstwa. To był okres autentycznej miłości bliźniego. Myśmy mówili, że to jest braterstwo broni. No mało tego, nawiązywaliśmy do starych powieści Dumasa, prawda, musztetera, którzy mówili jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I pamiętam taki jeden epizod, nigdy go nie zapomnę. Wola warszawska, bardzo ciężka sytuacja.
cały szereg czołgów idzie ulicą Żelazną, nas jest pięciu na posterunku, dostajemy rozkaz przeskoczyć przez ostrzelaną ulicę na drugą stronę, żeby zająć stanowiska na pierwszym piętrze. Pierwszy kolega skacze i zostaje ranny tak ciężko, że leży, nie może się ruszyć, mówi: ratujcie, nas jest czterech. Wszyscy jak jeden mąż, nikt nie dawał rozkazu, nikt nie mówił, skaczmy. Wszyscyśmy skoczyli, od razu. Ściągnęliśmy jego, no kosztem jeszcze jednego rannego. I tak potemśmy się zastanawiali, no to jest właśnie prawdziwe braterstwo. To jest właśnie kochaj bliźniego. To jest właśnie realizacja tego wspaniałego hasła. A więc to jest właśnie jeden z elementów solidarności. No i cóż dalej? Problem granicy wolności osobistej wobec tego. Wolność osobista jest ograniczona wolnością drugiego człowieka. I tu mamy tragiczną sytuację w Polsce. My jesteśmy w tej chwili jednym z najgorszych, jeżeli w ogóle nie najgorszym krajem w Europie, jeśli chodzi o katastrofy samochodowe. Przecież jaka masa ludzi zginęła, jaka masa ludzi stale ginie, jakie szalone koszty. A jakie jest źródło tego? No właśnie to, że ja uważam, że moja wolność szybkiego jechania jest ważniejsza niż pilnowanie tego, żeby inni też mogli jechać i nie stać im na drodze. A więc dalsza cecha solidarności wynikająca właśnie z filozofii chrześcijańskiej. I proszę Państwa, dalszy problem, który bardzo szeroko przez Ojca Świętego był omawiany, bardzo piękny, bardzo z encyklik papieża, to ten lubię najlepiej. To jest Solicitudo Rei Socialis, gdzie zastanawia się nad problematyką równowagi pomiędzy koncepcją mieć i być. To jest zresztą też nawiązanie do filozofa niemieckiego Fromma, który napisał pracę Mieć czy Być. Chodzi po prostu o to, że tu musi być jakaś równowaga, prawda? Ta równowaga między innymi się wiąże z tym, że musi być równowaga pomiędzy sakrum i profanum. Człowiek nie może tylko żyć w kategorii profanum, a więc w kategorii tylko mieć, dorabiać się. Papież to bardzo obrazowo przedstawia w swojej encyklice, jak to ludzie się dorabiają, kupują i potem w dobrym stanie rzeczy to już sprzedają, bo są jeszcze rzeczy nowsze i cały czas starają się mieć. I to jest tragiczna sytuacja, która w tej chwili występuje. My stale jesteśmy poddawani tej presji. Mieć. No przecież to jest tragedia, jeśli się ogląda telewizję. No już przestanę oglądać telewizję. Ogląda się czas bywały jakieś piękne filmy, ciekawe filmy. Filmy, które poruszały. I człowiek z zainteresowaniem patrzał, w jaki sposób znajdował się w sferze już sakrum, prawda? Rozważał jakiś ogólniejszy problem na podstawie tego filmu i raptem przerwa. I przez 10 minut cały czas, a kupuj to. Zupełne złamanie, prawda, równowagi. No ale co w tym wszystkim jest jeszcze ważniejsze? To ta tendencja spowodowała tragedię w naszej światowej gospodarce. Proszę Państwa, świat w tej chwili jest zdegenerowany. Świat w tej chwili nie jest rządzony przez państwa, przez rząd. Świat jest rządzony przez wielkie koncerny. Ja to widziałem, ja przeżyłem, proszę Państwa, ja byłem kierownikiem projektu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Rwandzie. W Rwandzie zginęło 800 tysięcy ludzi, w Kongu zginęło 400 tysięcy ludzi, razem 1 200 000 ludzi. Dlaczego? Kto wywołał tę całą wojnę? To teren środkowej Afryki był terenem kapitału belgijskiego i francuskiego, a to był atak kapitału anglosaskiego. Amerykański i angielski. Doprowadził do tragedii, ale zwyciężył. Jeśli teraz pojedziecie Państwo do tych krajów o języku francuskim, obowiązkowym, pojedziecie do Rwandy, tam się już mówi tylko po angielsku. Ja to widziałem.
I to jest potworna tragedia, dlatego że rośnie co roku, coraz większa różnica. Jest ostatnie dane z zeszłego roku, to 1% ludności świata posiada kapitał będący posiadaniu połowy ludności. To jest coś zupełnie niesamowitego, jak się dzieje w Polsce. Proszę Państwa, przeczytajcie, parę dni temu, dziennik Gazeta Prawna, 5 zdjęć dyrektorów polskich przedsiębiorstw, ale polskich państwowych przedsiębiorstw, aczkolwiek z jakimś procentem kapitału zagranicznego. Jakie są pensje kierownictwa? Roczne. 2 miliony 200. Porównajcie to z najniższą pensją 1680, ale ze średnią pensją poniżej 4000. Ja muszę powiedzieć, że przeżyłem straszny wstrząs psychiczny. Jak pierwszy raz się spotkałem, byłem w zespole usprawnienia drugiego największego banku amerykańskiego i miałem możliwość zerknięcia do tajnych danych. I okazało się, że średnio pracownicy otrzymywali około 3000 miesięcznie dolarów. To była zupełnie dobra pensja, ale prezydent, co prawda nie gotówko, a w akcjach, dostał 30 milionów, proszę Państwa, taka jest dysproporcja. A więc zdegradowana jest absolutnie gospodarka, zdegenerowana giełda, proszę Państwa, no wspaniała osobowość George Soros, który zresztą roku dostał od naszego prezydenta order, wielki order zasługi, jest mistrzem spekulacji giełdowej. Jedną decyzją zarobił $1 milion, kładąc funt sterling. To wszystko jest chore. To wszystko wymaga radykalnej zmiany i w tej chwili już jest taka tendencja. Ukazała się wspaniała, olbrzymia praca francuskiego autora Piketty, Thomas Piketty, na temat kapitału 2001 roku. Olbrzymie dzieło. No, stwierdza, że co roku wartość posiadanego kapitału przez najbogatszych wyżej rośnie niż średnia pensja wszystkich pracowników w skali całego świata. Proponuje cały szereg zmian. No i wreszcie ostatni problem, no oczywiście tych problemów, które były z próbą rozwiązywane i chciała rozwiązywać je Solidarność, to jest problem samorządu. Otóż Solidarność na zjeździe, pierwszym zjeździe Solidarności w Oliwie, proponowało, żeby parlament nie był wybierany przez partię, tylko parlament był reprezentacją poszczególnych zawodów. No jest to olbrzymi problem, bo proponuję, żebyście Państwo w internecie zobaczyli wyniki badań nad prestiżem zawodu. 5-6 badań, we wszystkich jednolicie. Zawód pod tytułem polityk czy poseł jest jednym z ostatnich miejsc. W jednym badaniu jest poniżej prestiżu niewykwalifikowanego pracownika. Jeśli dodamy jeszcze tego, że mamy, możecie Państwo to w mojej patologii transformacji przeczytać, proszę Państwa, cały szereg ustaw było zmieniane 60, 40, 80, nawet 120 razy. Tak pracuje ten właśnie kadra kierownicza, tych zawodowych polityków. Jest cała grupa polityków, którzy od 25 lat tylko skaczą z jednej partii do drugiej. No w tej chwili policzcie Państwo, ile powstało partii w czasie tej sesji. Oczywiście zupełny nonsens. No przecież jeśli ja głosuję na kogoś, dlatego że ten jest członkiem, powiedzmy, Platformy czy PiSu, jeśli on występuje z PiSu czy z Platformy, no to powinien tracić mandat, prawda? On tworzy jakąś nową partię. Ja nie głosuję na tą nową partię. Więc oczywiście to wszystko razem nie mieści się w podstawowych kanonach, czego? W podstawowych kanonach po prostu chrześcijaństwa, prawda? I chciała to zrobić Solidarność. To była koncepcja Solidarności, żebyśmy zbudowali Polskę opartą na zasadach chrześcijańskich, dlatego że ojcem Solidarności był Jan Paweł II. I czym się to skończyło? 89 rok, niech Państwo przypomną sobie, kto był kierownikiem Solidarności. Było trzech bardzo wybitnych ludzi, mających duże zasługi, siedzieli w więzieniu. Tylko jest jedna różnica. Ci ludzie to nie pochodzili z naszej chrześcijańskiej rodziny.
To było zupełnie inne środowisko. Środowisko o rodowodzie nie filozofii spiritualistycznej, a filozofii materialistycznej. I dlatego moim zdaniem w tej chwili, ponieważ Solidarność była niesłychanie popularna na całym świecie, proszę Państwa, to było nie do wiary. Ja nigdy nie zapomnę w Miami, na Florydzie, na lotnisku, rozmawiam po polsku z żoną, tragarz taki jakiś czarny, prawda, pyta się, jak ona na nacionale, ty mówię, że ach, mówię, Polet, Walesa, tak, Walesa, Solidarity. Wszyscy wiedzieli, wszyscy znali. 3-godzinny program w telewizji z udziałem Reagana, poświęcony tylko Solidarności. No mam tę satysfakcję, że 5 minut było mojego autorstwa wówczas. To był wspaniały okres, 5 minut dla Polski i myśmy tego nie wykorzystali, nie zbudowali. A w tej chwili wydaje mi się, że to jest zadanie. Zadanie między innymi właśnie wszystkich środowisk katolickich, chrześcijańskich, zbudowanie prawdziwego modelu Solidarności w dziedzinie ekonomii, w dziedzinie metod zarządzania, w tych wszystkich dziedzinach, gdzie były konkretne koncepcje Solidarności. I myślę, że to jest możliwe, bo ze swego doświadczenia, no tak się złożyło, że wykładałem dużo w uniwersytetach międzynarodowych i wszędzie, gdzie byli Polacy, to zawsze ci studenci Polacy się wyróżniali. My jesteśmy bardzo zdolnym narodem, a więc można byłoby to zrobić i dlatego sądzę, że pozwólcie Państwo, że zakończę cytatem z Wyśmieńskiego, mojego ulubionego poety. Z jego dramatu Wyzwolenie, w którym zwraca się w sposób, że tak powiem, może niewłaściwy. Mówi: o Boże, wielki Boże, Ty nie znasz nas Polaków, Ty nie wiesz, czym być może Straż Polska u Twych znaków. Dziękuję. Thank you.